Ja chciałam powiedzieć świadectwo uzdrowienia mojego byłego męża. Opiekuję się nim. No i z 10 lat to on był, sam sobie wszystko przy sobie robił. Sam przy sobie mógł się załatwić, mógł się najeść, mógł się ubrać, mógł się wyglądać. No i 3 tygodnie temu w nocy upadł na podłogę i ja go zaczął krzyczeć, bo nie mógł, nie miał siły wstać. I leżał tak na tej podłodze z pół godziny, zanim myśmy usłyszeli i go podnieśli. I posadziłam go na kibelku. On był tak słaby, że nie mógł nawet na tym kibelku usiedzieć, tylko się kręcił w koło. Ja musiałam go trzymać, bo nie miał władzy w ogóle w kręgosłupie, w nogach. No i jeszcze do tego wszystkiego mu się przyplątało zapalenie cewki moczowej, co sikał co pół godziny. Ja musiałam do niego wstawać często, sama się przez to przeziębiłam, no bo musiałam być przy nim. A jak go posadziłam na krzesełku, to on nie miał siły siedzieć, on nie mógł się ani napić, ani najeść, po prostu nic. Ja musiałam go jeszcze podtrzymywać. No i jak doczekałam do rana, to zadzwoniłam do doktor prowadzącej. Mówię, że taka i taka sprawa z nim jest. A ona mu rozłożyła ręce i mówi, że no nic w tej chwili nie możemy zrobić, tylko czekać, obserwować go. A ja po tym telefonie mówię, o nie diabłe, le nie odbierzesz mu życia. Ja związuję każde diabelskie, demoniczne działanie nad jego życiem. I ustanawiam, że on dojdzie do takiej mocy, do takiego zdrowia, jaką miał przed chorobą. Ja to ogłaszam i ustanawiam. Zabraniam ci, diable, dotykać jego ciała. Amen. A najlepsze jest to wszystkim to, że mój mąż zawsze mnie wpierał, że ja należę do sekty. Ja mówię... No i po tej modlitwie zaraz, a na drugi dzień on zaczął chodzić, co dzień to było lepiej. I potem jak już troszeczkę ozdrowiał, to ja mówię, widzisz? Mówię, dlaczego Kościół katolicki? Mówię, idź do księdza, niech cię uzdrowi. A widzisz, a ta moja sekta, odzyskałeś zdrowie? Odzyskałeś. Mówię, i teraz ciesz się. A każdego dnia, jak mu podawałam rękę, żeby wstał, to mówiłam, wstawaj w imieniu Jezusa Chrystusa i chodź. Amen. I każdego dnia było lepiej. Ja już, to było w środę, a ja w niedzielę już mogłam przyjechać do kościoła. On jeszcze nie był tak silny, ale ja już mogłam go zostawić. Była córka, pomogłam mu, a teraz to już wszystko sam robi. Amen.